Jeszcze nikt nie testował takiego samochodu. Brudne BMW E39. Nie dość, że kombi, to na dodatek diesel. Tylko kto go dla nas przetestuje? Długo szukaliśmy odpowiedniego kierowcy, który podoła temu zadaniu. Z tysięcy chętnych wyłoniliśmy człowieka, który zrobi to jak nikt inny. Przed wami Kuba. Ma 18 lat. Prawo jazdy od 2 tygodni. Egzamin zdał bez wsiadania do samochodu. Fotel ustawiony, samochód gotowy do jazdy, ale Kuba zapomniał o swoim rowerze. Dzięki niemu sprawdzimy, jak pakowny jest ten samochód. Kuba szybko uporał się z otworzeniem bagażnika i wyjęciem rolety. Czas na pierwszą próbę. Niestety, od przodu nie wchodzi. Kuba próbuje więc od tyłu. Sukces. W takim razie ruszamy na miasto. Ciekawe, jak Kubie prowadzi się nasze BMW. Ogólnie samochód prowadzi się dziwnie. Ja chcę wrzucić dwójkę i teraz nie wiem, co mam zrobić, bo nie widzę trzeciego biegu, a nie wiem. Tak. Tutaj mamy kierownicę. O, doprawdy. Wielofunkcyjną. Można sobie odgłosić radio. To jakieś takie strzałki pewnie do ozdoby, bo to dlaczego to by było. Tu jest taki przycisk na ronda, specjalny. Po prostu przed wjazdem na rondo najlepiej. Trzeba go wcisnąć, wtedy samochód dużo lepiej skręca po prostu i łatwiej jest. Łatwiej jest. Samochód ogólnie no niby jest fajny, ale w sumie to jest pierwszy samochód, w którym jadę. No, gratuluję. I nie słucham głośno radia. I to chyba coś znaczy. Po prostu wsłuchuję się w dźwięki tego silnika. Ten silnik brzmi... No, brzmi ślicznie, chociaż strasznie jest wytłumiony, no to też nie brzmi, ale i brzmi jednocześnie, to jest taki paradoks BMW po prostu. A te dziury w odpocku, ja je po prostu uwielbiam, one są tak świetne, można sobie pokręcić tą kierownicą w lewo i w prawo, trzeba być cały czas czujnym, o i można ominąć z tej strony, można sobie ominąć z tej strony, po prostu mam tyle możliwości. Ja dziękuję miastu Odpock, że dostarcza mi takich wrażeń. Z kolei tutaj jest wyjątek, jest droga śliczna i właśnie pobiłem swój rekord prędkości! Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jadę tym samochodem już naprawdę długo, bo odebrałem prawo jazdy 2 tygodnie temu i najdalej samochodem jechałem do sklepu 2 ulice dalej. I nie czuję się zmęczony, ja mógłbym tu siedzieć cały czas, aby przedzić go na tych dziurach. Już się boję. Da się. No, czy ja potrafię? Trzeba chyba ten... Jak to się robiło? Kierunkowskaz, gaz kierunkowskaz, albo ten gaz kierunkowskaz, gaz kierunkowskaz, gaz nie. Zazwyczaj jeżdżę małą Toyotą Yaris. No, na porównania, no ja nie wiem, czy to jest w ogóle to, z czym porównywać. Czekam na kolejną złotą myśl. Chciałbym dodać, że mimo tych dużych rozmiarów, wszystko w tym samochodzie widzę, bo są lusterka. Pewnie z gór wracają. Nie jeździłoby się tym samochodem tak dobrze, gdyby nie dziury. Właśnie dziury. Dlatego zapraszam wszystkich na polskie drogi. Ja też. Szczególnie do Otwocka. Zawieszenie mogłoby być nieco takie głębsze. Nie tylko zawieszenie. Głębsze. To znaczy... No, że nie płytkie, tylko głębokie takie. Minusem jest także jakość wykonania tej podłogi. To jest ta górna podłoga, bo dolna jest w porządku, nie? Ale ta górna, no tak... Nie, mam wrażenie, że po kilku latach jazdy to ona może
Może się znudzić po prostu. Niestety dostałem samochód ubrudzony, a brudną betą po odchodku się nie jeździ. Święta racja. Dlatego jadę na myjnię ręczną. Dzisiaj na bogato. A, fajnie brzęczy. Kuba pięknie myje samochód. Ciekawe, jak podsumuje dzisiejszą przejażdżkę. Podsumowując, jest to samochód świetny. Po umyciu od razu jakoś tak lżej jedzie, bo to brud też swoje waży przecież. A wiadomo, że masa w samochodzie, masa, no mówię jako stary kierowca, to jest bardzo ważna rzecz. Stosunek mocy do masy, 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 mocy, mocy, masy. Dałbym za taki samochód, myślę, że no nawet 5 tysięcy. No, nie ma co oszczędzać na samochodzie. Jak się chce jeździć dobrym samochodem, trzeba wydać na niego dużo pieniędzy. Jeszcze nie wiem, czy oddam ten samochód. Pewnie nie. Żegnam się.